Witam się z Wami Dawid z D-Design Studio i dzisiaj pokażę Wam, jak zrobić efekt starego zdjęcia w programie Photoshop z dodatkiem Camera Raw. Wchodzimy w program Camera Raw, uploadujemy tam swoje zdjęcie, które chcemy przerobić. Klikamy na HSL, skala szarości, konwertuj na skalę szarości. Kolorek czerwony robimy 52. Jest to oczywiście za ciemne zdjęcie teraz, więc musimy rozjaśnić je przynajmniej odrobinę, więc kolejne pomarańczowe plus 52, żółte plus 10, zielone plus 27, aqua zrobimy minus 28, niebieski plus 25, fioletowy plus 16 i karmazynowy plus 50. Kolejna opcja to jest rozdziel, tonowanie. Światła jako pierwsze. Barwa robimy na 40, nasycenie na 20. Balans zostaje bez zmian, czyli na 0. Już pojawiły nam się zarysy koloru, ale to jeszcze nie jest to, co chcemy. Kolejna rzecz to są cienie. Po kolei barwa 45 i nasycenie na 50. I już teraz mamy efekt bardziej pod kolorystykę starego zdjęcia. Kolejne rzeczy, które nam potrzebne, to jest ziarno. Musimy zrobić lekkie kropeczki na tym, żeby widać było, że zdjęcie jest stare. A więc wchodzimy w FX, nasze efekty, ziarno. Wpisujemy 50, rozmiar 60 i nierówności 60. Kolejna rzecz to jest priorytet jasnych partii obrazu. Ilość 80, punkty środkowe 50, krągłości 0 i piórko 50. A więc to jest nasze zdjęcie zrobione pod stare. Oczywiście możecie tutaj zmniejszyć sobie, pobawić się suwaczkami, żeby podpasowało Wam idealnie. No ja oczywiście dziękuję za podpowiedź z tym tutorialem z jednej ze stron, z tutorialami na Photoshopa. Dużo pomagają. Aczkolwiek tutaj macie na wideo i po polsku. Także zapraszam do oglądania kolejnych wideo. No i do usłyszenia.